Wprowadzasz się do nowego domu. Pamiętaj o nadaniu numeru porządkowego. Aby otrzymać numer porządkowy, najpierw złóż wniosek o ustalenie numeru w Urzędzie Gminy. Formularz wniosku można pobrać ze strony danego urzędu lub w jego siedzibie. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć osobiście, listownie lub w formie elektronicznej. Każdy z zainteresowanych, tak jak pan Tomasz, może złożyć wniosek o nadanie numeru porządkowego w naszym urzędzie. Otrzyma nowy adres, a służby ratownicze, poczta wiedzieć będą, jak do niego trafić. Bo dla nas każdy adres jest ważny. Na wniosek osoby zainteresowanej nadawany jest numer porządkowy. Pracownik urzędu wprowadza punkt do bazy danych MUiA, która prowadzona jest w gminie. Stąd dane przesyłane są do PRG, który prowadzony jest przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Następnie dane adresowe są nieodpłatnie udostępniane. Korzystają z nich m.in. Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja. Dodatkowo każdy za pośrednictwem strony geoportalu, na której oprócz map publikowane są m.in. dane adresowe, może sprawdzić, czy dany adres znajduje się w PRG. Po otrzymaniu zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego, pamiętaj o umieszczeniu tabliczki z numerem na ścianie frontowej budynku.